Witam, witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Migi. Jestem ja, jestem tu. Tło, czekaj jeszcze, weź no się odsuń, bo zdjęcie chcę sobie zrobić. Dobra, miniaturkę. A go z chłopem na zdjęciu. Witam was w kolejnym odcinku, i no takim masnym z Co farminga. mam robić? Gdzie tam jest ta, kończ talerzować. Matko Bosko, ale skręt. No, ogólnie dzisiaj mamy 24 grudnia, więc chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, więc wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, pomarańczy, bogatego gwiazdora. Jeszcze powinienem zdążyć przed Wigilią to wrzucić, więc obym zdążył. No i szczęśliwego nowego roku, obfitych plonów i tak dalej. No, a dzisiaj lecę sobie na skup z owsem. Jesteśmy na polskiej mapie, mieliśmy taki specjalny ze śniegiem nagrany odcinek, ale niestety Michał, jak to Michał, zawsze musiał Ej, coś zepsuć. Co tam? mam problem. Co? Leżówka nie talerzuje. A podnieś i opuść. Działa to. A odepnij w ogóle. Zaraz tam przyjdę, Miki, zobaczę. No. Też nie działa. Miała być 30 ogólnie, ale 30 nie jest kompatybilna MP, muszę do autora napisać. Gdzie to jest? Co to jest skręt? Do skupu, do nic, tu jest coś. Dobra, to tu zjedziemy. Tak jak późno pamiętam. O. Talerzuje, dobra. Czekaj, te koła mają ośkę? A no, mają, dobra. Nieważne. Dobra. Lecimy dalej hurlimanem. Tago na pełny. Lecimy no, z owsem. I w ogóle Miki, weź ty coś mów na tym odcinku, bo ty tak cicho siedzisz na tym Co ja dyplomie. mam mówić? Ja jestem nienauczony nagrywać teraz. Boże, teraz. No, ten, co tu jeszcze powiedzieć? Luczyłem. No, oduczył się normalnie, Tago. Czekaj, dobrze jadę na ten skup? Dobrze. Ej, to jest ta mapa, co ona w 17 była, ja tu kojarzę tą gospodarkę. Tak podobna była w 17. Pabizm tu stoi. Mimo po spaleniu jaki. Gospodarkę to jeszcze, ale tak to nie kojarzę tej mapy. A nie, to nie po spaleniu, to taki czurny jakiś bordowy, bez lamp, Boże, w tym. Chociaż ja Kiedy edition to jest? no, ogólnie jeszcze wam pokażę, co tam na podwórku u nas się zmieniło od ostatniego odcinka. Polish majstry były, szybko się uwinęły. A, kafelki założyli. No, zaraz pokażę, tylko jeszcze muszę jechać. A na szybko do sąsiada, mi pomógł O, przełożyć. 10,5 tysiąca. Normalnie, tak go za owiec. Do sąsiada on musiał polecieć, żeby mi pomógł burty przełożyć. Mi się tu tam dwie lewe ręce. Ej, ty tam wiesz. No. I ten, i przełożymy. Boże, tutaj kurde, wszystkie tekstury pozmieniane w maszynach. Autor to miał łeb. A nawet lagów nie ma przy tych modelach, jak tak dużo nawalone tu tego jest. Tak, nawet ta mapa za dużo też nie waży, nie? No, ale że tyle modeli tu nawalone, bo tu normalnie wszystkie maszyny z gospodarstwa miałeś. Pług miałeś, ciągnik miałeś, przyczepę, bizuna i jeszcze coś. W Tylko 17. ciągnik to nie jeden, bo to jest kilka tych ciągników. No, ale na tej gospodarce to teraz robię, tu im przywieję owsa, inne do kuniów tam mają. A co miałem mówić tu, jak u Riota, tam takiego Jupitera, jak tam ktoś nie zna. W 17 oglądałem, to miał takie polskie maszyny popostawiane i trochę lagi miał. Ale były polskie modele, polskie jakieś zatury, coś takiego było postawione. A, no to bo to wiesz, że to dużo poli to. No, FPS-y też tam inne były palone. Czekaj, ja zobaczę, czy aby. O, i tu już do wioski wjechałem, to od razu trochę mniej FPS-ów, nie? No, troszeczkę Ej, a więcej co z tych. tymi balotami? Jak z nimi zrobimy? Sąsiad ma przyjechać je zebrać? Nie, no, ja jadę właśnie burty rzucić i ten. Będę zwoził do siebie trochę, a po odcinku do sąsiada, bo tam ten. Coś ostatnio marudził, że jest Gnój, no. spalony. No i potem gnój jeszcze ten Miki w tej paczce budynków, nie, co pobieraliśmy, to tam obora taka jest fajna. Nie za dużo miejsca zabiera i raczej tu się obora pobuduje ludzie. Coś w tym stylu, To albo. fajnie, to fajnie, to już będzie co robić. Dobra, naprawimy tu, wyszpachlujemy ją i w ogóle. Dobra, niestety. 3 euro za szpachlowanie, no. Niestety tylnie burty nie ma, ale to tam. Ten, a wy powiecie pewnie jeszcze, Michał, ale czym ty, kurczę, Felek, będziesz zbierał te balety? A ja powiem, no tak, z młodego rolnika widlak stoi, no to trzeba korzystać.
No i ten. Miała być 30. A nie, to już mówiłem, że 30 miała być. A to kurde fajnie by się latało 30, no ale. Muszę do kapa napisać, a tak to fajna, fajna, fajna 30. Pierwszy uczuł w ogóle do farminga. Się chłopak wyrobił, no Pierwszy? Nie było innego? ale. Żadnego nie było. A zatory. Ten zator co my tu mamy, to też pierwszy do farminga ogólnie. I tam jeszcze on wyszedł z Forterrą i Proximą chyba i Majorem. Tam cztery taki paczka wyszła zatorów, ale ten. Paczka taka była, no. No, ale ten zator tak szału nie ma, dupy nie urywa, jest tylko wzięty, bo zator. Dlatego jest tylko wzięty. Super, na odcinku mało było nim robione, ale tym hurlimanem dzisiaj akurat będę jeździł limanitu. Najwięcej to. No, sąsiad przyjechał z prasową New Hollandem. Znaczy to przyjechał ten, co my tam od niego braliśmy, tamten wapniarkę, no to ten przyjechał sprasować. A. No tu kurde, każdy coś tu pomaga. My tam czasem przyczepami gdzieś jedziemy coś podwieźć, albo sami se przyczepy biorą. My tu ten, tutaj każdy ma po jednej, my tu burżuje, bo dwie mamy przyczepy. I blakiem czasem jakimś. A jedna nowa, bo była na młodego wzięta, Jeszcze czasem druga widlakiem. wyremontowana. Jo. Czasem się pojedzie coś położe, widlakiem się czasem coś pojedzie zrobi, gruber się pożyczy, talerzówkę, zależy kto co ma i kto co potrzebuje, a my póki tyle, jakby pieniądze, to pieniądze muszą być w obrocie, jak to dziadek mówił, pieniądze nie mogą leżeć. Dzisiaj taką ciekawą historię opowiadam, dosyć, dzisiaj no zależy jak bardzo było ciekawe. Jechaliśmy tam na cmentarz i ten. Przejeżdżaliśmy koło dziadka, taty, domu rodzinnego, co dziadka, taty, tata kupił, czyli mój pradziadek kupił i po trzech dniach była zmiana pieniędzy i ten gościu, od którego kupił za tą sumę, co kupił całe gospodarstwo i ziemi 8 hektarów, całość, nie? To mógł kupić tylko po tych 3 dniach 3 kury. Można, Można. Ej, zrobisz cięcie tak gdzieś na 10 minut, nie? albo No trochę to więcej? dobra, no to ludzie jesteśmy zaraz. Dobra. Także Mikołaj już wrócił po swojej przemianie. Nie, Jest dym. on jest, ja jestem i jest manitu i są baloty. I pojrzymy z góry. Tam skończyłeś talerzować tam i doram. Tutaj, napisze, no, trochę mi zostało jeszcze. Jeszcze nie było, bo trzeba w tym jechać do sąsiada, z którym mówisz. Tam co prasował, nie? To tam wapniarka, to ten to mówił, że przywiezie trochę tego. Znaczy mówi, że przywiezie. Jak chcemy, to samemu przyjechać, więc się weźmie i ten, jak będzie kogoś można rozrzutnik pożyczyć, to się rozrzuci. No, a na razie ogólnie zbieramy ludzie baloty takie, żeby mieć tutaj inne do domu. Tak. Jak kupimy sobie albo jakąś oborę, albo coś, to będę. Budujemy, nie kupimy. No, kupimy, wybudujemy. Januszu biznesu wynajmiemy i wybudujemy. I jeszcze się może coś do. Powiedzieli, że z oborą się tydzień czasu ten uporają także. Ale że jaką? No, ale ten, jakąś hodowlę musimy. Proszę, musimy się zorientować też w terenie, co tu jest takie opłacalne. W miarę. Żeby coś w miarę opłacalnego, to kurde widzicie na koncie biedy nie ma. Na oborę może starczy, czy tam coś. Zobaczymy, może się stodołę przerobi na krów taką. No wiecie, tutaj jeszcze pszenicy jest od groma i owsa też jest jeszcze na strychu, nadmuchano tam. Zmuchało. Mikołaju, czy ty byś mi mógł przyjść pojeżdżać hurlimanem, czy tak nie za bardzo? Dobra, ci mogę pojeżdżać. To zaś się starzeje. Dobra, to chodź mi tu pojeżdżać. Cofnij no. Dobra. Będzie git. Ale tym wózkiem ciężko się odjeba, bo bardzo się dociśnie to koła i będę do góry. Jest tak prosto, prosto, prosto. Jeżdżę tego balocha tu tam zgarnę przed oczu. Wyjdę tutaj ten. Wszechu to jest kurde dobra rzecz. Dobra, na siebie weźmiemy. No potem lasę ten, potem lasę chóry limanem jedę, dzięki może trochę poładuję. Będę te pasy odepnij i jeszcze raz potem cofnę, bo tutaj troszkę zabrakło mi tu. Żeby. Dusisz może tego balota, co jakoś?
Starał on się. Dobra, i do tyłu daj. Dawaj, dawaj, śmiało. Śmiało do tyłu. Dobra, czuję. Jakie tak będą. Dobra, i jeszcze ja dotknę te baloty trochę. A, w sumie daleko nie ma na prawie. Nie będę dopychał. Ile bierzemy przyczepkę całą? Do domu? Z półtora, dwie może. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, ten odcinek jest za długi. Nie może być, żeby mi się w miarę szybko wyrenderował z kubaniec. Tak, tak, tak. Myślę. Weźmiemy tak może 16 tych balotów, bo dziki. Dobra, normalnie na przepał, że tu dostaję. Nie można też za bardzo w miejscu gazować, bo te widlaki to się tam zakupują szybko, ja mówię, ludzie. Dobrze, ten beton teraz te płyty mamy na podwórku. Właśnie nie wiem, czy pokazałem na niego. Zaraz pokażę, bo może w sumie. Jeszcze, dobra. Czekaj, jakiegoś kurde. Ja je na środek nie widzę, wiesz? Środek? No ja go, weźmiemy. Czekaj mi. Czemu na środek? To mogłeś ten. Kurde, w prawo nie mam. O, i dwie takie weźmiemy, przyczepki do domu. Dobra, jak do domu? I je wsadzimy tu w tą spodowę, gdzie opryskiwacz stoi, wiesz? A. No. Niki tam normalnie po całym polu szarżuje. Bo tam jeszcze no... Dzisiaj szarżuje! Z dwie będą do niego jeszcze przyczepy. Widzi się siano wiszonka, kurde, muszę kiedyś powiedzieć któremu chłopu, żeby przyjechał, co to zabrał. I tu wycinają od czasu do czasu tu naszą łąkę, no tu widzicie pszenica jeszcze jest. Kurde, dobra, tu chyba się jakoś w miarę zmieszczą te baleciki. Jak ci stanąć tutaj? I o, do przodu jeszcze dali, możesz sobie iść. Dobra. Ja, ale to dopiero tak się za późno się kapnę, że można po dwa balety brać w widiaki w sumie. Rozładujesz, a mi powiedz, nie? To ci to nie pojeżdżał. No, ja zobaczę, ile odcinka tak w ogóle jest. Dobra. I tak na styk podnosi, nie? Jakby te większe koła były w tej sztormance, to już by było ciężko. No. Mały ma wysuw ten widlak. No widzisz, tak to jest, jak się chce się mieścić w kosztach. A jest ciężko. O może... Weź trochę za blisko spodaję stanowniki. No kurde, żebym przygaczył masz ten troszkę. No ale chyba. Deski to nawet nie poczuł widok. Mamy, ty, ale tu ten... Tu góra, dół na jednej wajsze. Na jednej wajsze jest, idzie się popierdzielić. Na jednej wajsze. Jeździłem taką linną, taką dużą, taką landarą, nie wiem, jak ktoś piece robi, nie? To takie landary często mają widlaki, nie? Właśnie ten, jak u jednego pana braliśmy pomidory i ten, i jeszcze on tam piece spawa, to taką landarę ma, lindę, i kurde, jeździłem, nie? I to na jednym joysticku jest wszystko. Kurde. I takie długie widły, że ponad dwie i pół palety euro mogę wziąć na mnie, nie? Ale widły długie, jak do, na kasacji pojazdów. No, i to tym pomidory ładowałem. Ach. Serio? Ale w skrzyniach, nie? Nie no, pomidory na paletach, normalnie w kartonach. I to wiesz, jak to się kole była, jakaś dziura. A on miał jeszcze szlakę na tym roku wysypaną. Tylko przed ten... A to już katastrofa. Przed halą miał kawałek betonu. Ale jakoś pojechać. Ale co najlepsze... Rybieżnik był. No, co najlepsze, że sam dwie naraz brałem te palety. Czasem dwie naraz. To takim widlakiem to załadunek szedł szybko, nie? No właśnie nie, bo pomału trzeba było jechać, żeby nie wypieprzyć, nie? Ale po dwie brałeś. No wiem, no ale po dwie, ale i pomału, żeby nie wypieprzyć, bo dwóch to wiesz, trochę dupę mogą mu pomieć, nie? O. No bo jednak im dalej wysunięte, tym większy ciężar, nie? Tak jakby. Dokładnie. Samo jak masz na przykład dzisiaj... O, jak dzisiaj ten kopałem tam trochę, nie? To nie miałem zbytnie miejsca, gdzie ziemi odkładać, to jak ten teleskop, ja mam w tej tylnej koparce, mam jeszcze teleskop, nie? Do wysunięcia, no to teleskop na maksa wysunąłem, obróciłem, no to ładowarka trochę na bocznych kołach trochę stanęła, nie? Ale podpory miałem wysunięte. Normalnie te podpory... Po dupie leciał. Nie, ale te podpory to tak, kurde,
W ziemię to wchodziły dzisiaj rzeczy, nie wiem. Dobra, jeszcze. Wigilię robiłeś. I ty też. Dzisiaj robiłem? Nie, dzisiaj nie robiłem. No, a miałem winę wyrzucać. Ałem, ale nie wyrzucałem, tylko samochód umyłem. Też miałem, znaczy się dziadek ten na mynie samochód, żeby go ci wymyje, nie? Ja mówię, tam chodź, to ja tam nigdzie nie. Wiesz, jaka kolejka dzisiaj u biadały była, bo babcia miała jechać, nie? Wiem, nawet ten pan od WF-u był tam, ten od nas ze szkoły, ten najmłodszy. A? Ten co golfa ma, nie? A to ja już wszystko wiem. Czaisz to? A on przecież już jak daleko mieszka. Kurde. Ja wiem, czy tak daleko. No. Jak gdyby miał bliżej mynie. No chociażby no, samoobsługowym, nie? No to masz tutaj masz bliżej, masz w tym. Na koło Malinie masz to samoobsługowym, tam jest stanowisko tym dużym. Tak, ale pojechał, tam mu udały mu wysuszyli ładnie, wytarli. Jo. Robić. No nie do końca. Co? Taka zniszczyła już. Farżówka się zniszczyła. Jak farba, jakieś odpryski porobiły. No to boska, tak to jak się kurde sprzedaje dobre sprzęty i się zmienią na jakieś stare zdezolowane. Czekaj, ile tam mamy minut odcinka? Łe, to już 9 minut, jeszcze tam chyba z 5 było. To nie ma co za długiego robić. Dzięki ludzie za oglądanie. Jeszcze raz wesoły świąt. Szczęśliwego nowego roku. Miki coś dodasz? Tak, tak, tak. Dokładam się do życzeń. No i... O Boże. Matko Bosko. Dobra. Trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.